serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, kiedy pozostajemy tutaj u kolegów Łepuch, porozmawiamy o gołębiu z Barcelony, który zdobył w tym roku czwarty konkurs. Czwarty konkurs w ciągu czterech ostatnich lat, a pierwszy w tym roku. Ale więcej o tym gołębiu, który tak wybitnie się spisuje na tym dalekim dystansie, powie nam któryś tutaj z braci Łepuch. Albo Irek, albo Krzysiek. Teraz się dowiemy, który to zacznie. Proszę bardzo, Krzysztof, może ty? Ja mogę powiedzieć tylko o tym gołębiu, że jest udowodnił swoją klasę na bardzo długich, ekstremalnych lotach, jakim jest Barcelona. Ten gołąbek cztery razy pokonując ją w konkursie w pierwszej dziesiątce i w tym roku w ogóle meldując się jako pierwszy gołąbek. Pokażmy go tutaj, tak. Mamy zdjęcie na stronie tego gołębia. Zobaczmy, tak on wygląda. Podajmy numer jeszcze, pokażmy. To jest PL0370071098. On się nazywa Princess Barcelona. Tak. Samiczka ta już jako roczna. Skrzydło właśnie tego gołębia jeszcze tu podejdę może, o tak, zobaczmy. No. Tutaj on zdobył, kolega powiedział, konkursy w pierwszej dziesiątce w latach poprzednich trzy, a pamiętasz dokładnie, była szósty, tak? Dziewiąta, dziesiąta, w 2011 roku była dziewiąta, przepraszam, w 2010 była dziewiąta, w 2011 dziesiąta, w 2012 szósta i w 2013 pierwsza. Pierwsza. Tutaj kiedy lot trwał, ja dzwoniłem do ciebie, to pamiętam, mówiłeś, że teraz po takim czasie, że taki długi, na pewno twój pierwszy przyleci, się spełniło twoje marzenie, tak? Oczywiście na pewno. Trochę tak w duchu myślałem sobie, przede wszystkim przez jej doświadczenie, te osiągnięcia, jakie do tej pory na locie Barcelona osiągała. No i w ogóle w jej karierze lotowej. Ten gołąb już jako roczny zaliczyła lot narodowy z Ostendy, jaki był organizowany przez zarząd główny. Lot nie był lekki, taki za bardzo. Przeleciała na drugi dzień około godziny 10, mrzyło, a ona zameldowała się w konkursie. W tym czasie jeszcze jako roczna po dwóch tygodniach brała udział w maratonie w locie oddziałowym, też go zaliczyła i jeszcze zaliczyła 500. Czy ona w lotach takich brała udział oddziałowych również? Tak, i ona się w takich bardzo długich lotach, można powiedzieć, na długich dystansach czuje się bardzo dobrze ten gołąbek. Ona brała udział też w lotach programowych, oddziałowych z krótkich dystansów, ale ona sobie zawsze przelatywała, przeważnie tak jak ją obserwowaliśmy, gdzieś o 13, 14, takim równym rytmem. Jeżeli o 11 konkurs się kończył, to ona sobie tak 13 przylatywała na spokojnie, ale zawsze się meldowała w domu ta samiczka. Tutaj, jak, kiedy ona przyleciała, mówiłeś, że miała takie błotem ubrudzone łapy, tak? Znaczy ona, no, widać było, że gdzieś siadała pić, po kałużach coś takiego to, może w terenie, gdzieś, w terenie te gdzieś. Pióra były takie bardziej matowe, nóżki obrudzone i było widać, że zerował gdzieś w polach. A kondycja? Kondycja była takiej nie najgorszej. Była po wysiłku, jak to jeszcze jest po wysiłku, ale nie była jakaś, żeby skrzydła miała klapnięte czy coś. Po prostu było widać, że jest po wysiłku, ale zachowała się fajnie, taka była dość radosna nawet. Jak, i szybko jak, się jak zregenerowała? Jak widziała, to tak, ona bardzo szybko. Tak dzisiaj patrzę właśnie, jak z tobą rozmawiałem, że tak mnie kusi jeszcze, jakbym ją dał piąty raz to na tą Barcelonę. Myślę, żeby zrobiła piąty raz. Ten gołąb jest naprawdę, no wiadomo, że wszystko ma swoje granice i swój koniec, ale jest bardzo, bardzo witalna i myślę, że by dała radę sobie jeszcze. Tutaj teraz jeszcze powiedzmy, po czym ten gołąb jest, ale o tym to może powie nam więcej tutaj kolega Irek, bo Irek trzymał tu akurat jej ojca, tak? Bo matki już nie macie. Tak, tak. To powiedzmy, po czym ona jest. Tak, ojciec to jest oryginał Marcel Albrecht. Pokażmy go. Numer ogrączki jeszcze, jaki pokażmy kolegom. Tu jest Belg, 2006 rok. Tak. 404. 44, 53, oryginał Marcel Albrecht, 2006 roku, tak jak powiedział Irek, i matką jego jest? Matką jego jest córka Marcel, słynnego Marcel od Marcela Albrechta, gdzie Marcel jest dziadkiem pierwszego narodowego asa Belgii. Matki już nie macie? Matki nie, matka to jest Arden od Jana Hausula z Holandii. To jest długodystansowiec, teraz też ostatnio ma dobre jeszcze wyniki, poprzednio miał super wyniki. I to jest Arden z linii Kleine Barcelona. Nie mamy ją, ona była starsza, już była 0,2 rok. Aha, i ona już z hodowli zdechła wam? Można powiedzieć, czy tam gdzieś sprzedana została? Sprzedana została. Aha, wcześniej. Rozumiem. Dobrze. A ten samiec jeszcze oprócz tego, że taką wybitną tutaj córkę ma na Barcelonie, jakieś inne potomstwo wybitne dawał? Tak, jego syn jako roczniak zrobił 8 konkursów i to czołowych, był w drużynie roczniaków u nas. Drugi syn to samo, bardzo dobry lotnik, też jako roczniak już 7 konkursów miał. Wielu innych, wnuków, prawnuków tutaj na gołębniku po
8, 9, 10, 11 konkursów. Znaczy po dzieci tej sami, jego. A ona teraz, jak się z czym jest sparowana? Ona jest teraz sparowana z, to samiczka obecnie sparowana z wnukiem Shakiry naszej, która była w 2002 roku druga z Watykanu w Polsce, z Lotu Narodowego Watykan. Shakira jako pierwsza była w kategorii samic, a druga ogólnie na 8,5 tysiąca startujących gołębi, to zarząd główny na pontyfikat Jana Pawła II taki lot zorganizował i nasza samiczka była druga w Polsce, a pierwsza w kategorii samic, to ona jest właśnie sparowana z wnukiem tej Shakiry. A jakieś inne potomstwo tej gołębicy? Tutaj mało potomstwa mamy po tej samicce, bo ze względu na to, że ona brała udział w lotach. No, są dwoje dzieci, są w rozpłodzie, w tym roku też jeszcze do lotów jeden gołąbek został wychowany przed startem, znaczy do sezonu lotowego, bo tak po jednym łódku zawsze u nas lotowe sobie odchowują przed sezonem lotowym. No, ona była wdową, dlatego nie mamy potomstwa dużo po niej. Ja chciałem powiedzieć jeszcze, że ta samiczka w ogóle od urodzenia była bardzo płochym gołębiem, jak to jest, w sumie to jest taka no, zaleta gołębi dalekodystansowe. Gołębi dalekodystansowe są bardziej mniej ufne do ludzi, do otoczenia, jak sprinterzy. One muszą umieć przenocować, to po prostu znaleźć jedzenie. I ona taka była bardziej dzika, ta samica. Dlatego tak ją wkładaliśmy lot na lot. Po prostu, że albo przyjdziesz, wrócisz, albo sobie zmienisz miejsce zamieszkania pod tym względem. Bo tylko człowiek chodzi do gołębika, zaraz wyskakiwała. Ale kiedy przeszła przed ostatnią Barceloną do gołębnika samic wdów lotowanych metodą klasyczną, to tak ją oswoiłem, że zajadła mi z ręki. Jeszcze przed startem na tą przedostatnią Barcelonę zaczęła jeść mi z ręki ta samiczka. I o, mówię, to już jesteś moja po prostu. Można tak, prosiła, żeby jej nie wypuszczać. Nie, ona po prostu polubiała mnie, a ja ją polubiałem. Mówię, że ona, tak jak dzisiaj patrzę, sobie siedzi w boksie, to tak jest radosna, że tak daje takie wrażenie, żeby mogła iść piąty raz na Barcelonę. A właśnie nie miała żadnej motywacji startując, czy na tamtą Barcelonę, czy na tą tak ostrej motywacji, jak jajka są, czy powiedzmy małe mutki. Ona tylko miskę przed wkładaniem i na samczyka te dwie godziny i była koszowana na Barcelonę. A przylatowała w pięknym stylu, w pięknym czasie i jeszcze jak tutaj potwierdzał nam prezes sekcji Łęknica, Roman Mazurkiewicz, to opowiadał chłopakom, że na widok to się cieszyła na wylocie, tak po prostu, tak jakby tańczyła, zadowolona była. Także oddzięczyła się tym. Po prostu może w początku, żebyśmy się źle rozumieli z nią. I teraz też, jak wkładałem na tą Barcelonę ostatnią, to komisja sprawdzała nas, komisja z Krosnodrzyńskiego, dwóch panów, nie znam ich nawet nazwiska, oni są członkami oddziału Krosieńsko-Gubińskiego. No i wkładając ją, już po zakontrolowaniu tego pocałowałem ją i powiedziałem do niej, iść po następny konkurs. Jeden z tych panów się zaśmiał. Taki uśmiech był jego, nie wiem, czy się zaśmiał ze mnie, że tak zrobiłem, czy się zaśmiał i myślał, czując, że ona wróci. Pamiętam to jego właśnie spojrzenie i ten uśmiech. No i tak ją pożegnałem. I wróciła. I wróciła w pięknym stylu. Teraz jeszcze, ona teraz jest sparowana z czym? No, z synem tej Shakiry. A młode już macie jakieś? Nie, dopiero jest sparowana. Ona musiała po przylocie, nie można gołębia eksploatować. Nie, ale czy jajka jakieś zniosła? Nie. Ona niedawno została sparowana, bo ona musiała dojść do siebie, nie można eksploatować pod tym względem, że już zrobiła osiągnięcie tego i ona musi odpocząć swoje, trochę nabrać na siebie. Ten czas jako silna samica też musi być silna, żeby były zdrowe potomstwo i jajka dobrze zniosła. Czy jakieś propozycje cenowe, ciekawe odnośnie zakupu tego gołębia już miałeś? No, były propozycje i są cały czas propozycje aktualne, ale tak cena niesatysfakcjonująca. Szczerze mówiąc, no, my się za bardzo nie śpieszymy z sprzedażą, bo tak każdy myśli, że to jest do sprzedania i szybko hop siup, to tak nie ma takiego czegoś, po prostu jest jakiś centymetr dla tego gołębia. Ceny wiadomo, gołąb taki to musi mieć swoją cenę, żeby został sprzedany. No to jest ewenement już 4 razy tak zrobić Barcelonę, zwłaszcza na tak długim jest bardzo wielkie zainteresowanie Pipy z Belgii tym gołębiem i przede wszystkim jak ten szefostwo się dowiedziało o jej wyczynie, to było naprawdę bardzo zaskoczone i z podziwem, że gołąb takiego czegoś dokonał tutaj w Polsce. Rozumiem. Czy coś jeszcze o tym gołębiu, Irek, masz może ty do dodania? Ja wiem, to jest jedno wybitny gołąb. Wybitny. Tak,
4 razy w pierwszej dziesiątce, to nie ma w Holandii albo w Belgii czy takiego gołębia. Tam, gdzie ten pierwszej dziesiątce narodowej. No, a tam, gdzie jeszcze zwłaszcza, że tamte gołębie, loty z Barcelony są lotami na dużo krótszym dystansie. Na krótszym dystansie, tak. To można porównać maraton do 100 km. Tak, no, to jest coś całkowicie innego. Inna klasa. Inna klasa. Dobrze, także dziękujemy na razie za przedstawienie nam tego gołębia. Życzymy tutaj udanych pertraktacji, sukcesów w lotach. No i że może jeszcze jakby nie została, to ten zastanowi się kolega Krzysztof z tym piątym razem puszczeniem gołębia na Barcelonę. Dziękujemy, dobry lot i do zobaczenia. No, dziękujemy. Do zobaczenia.